Dzień dobry Państwu. Jesteśmy dzisiaj na popołudniowym spacerze w naszym polskim lasie na Dolnym Śląsku. Tu widzimy dorodny, starszy las, a tu młodnik. On już ma parę ładnych lat, ten młodnik. Ładnie się rozwija. Na razie jest poprzerastany brzeziną, ale to jest tak zwany chwast, który się potem usuwa. Tu mamy z drugiej strony znowu piękny las, który za parę lat będzie gotowy do wycinki. A tu na lewo widzimy dalszą część tego lasu i pobocze dróżki leśnej porośnięte pięknymi brzozami. Idziemy w stronę wyjścia, czyli w stronę praktycznie pod słońce. Cóż ja bym chciał Państwu powiedzieć? Proszę Państwa, dochodzą do nas niepokojące wieści, że są zakusy na prywatyzację lasu. No, nasz las polski, w tej chwili państwowy, to jest praktycznie wspaniała przygoda i wspaniały sposób na spędzenie wolnego czasu w niedalekiej odległości od miejsca zamieszkania. Całymi rodzinami ludzie przychodzą i sobie spacerują po lesie, zbierają grzyby. Oczywiście piękne tu są nasze okolice na tym Dolnym Śląsku. Proszę patrzeć, piękne choinki rosną. Tutaj jest tak zwana sośnina. Piękne mchy tu się rozbudowały i w tych mchach często napotyka się grzyby dorodne. Ale teraz jest już po tym pierwszym wysypie grzybów i nie widać ich za bardzo. Wprawdzie byliśmy dzisiaj z żoną i zbieraliśmy niewielką opiankę grzybów, ale to jest wszystko malutko. Jednak dzisiaj nie ma zbyt dużo ludzi w lesie, bo ludzie wolą spędzać czas w inny sposób, tym bardziej, że tu niedaleko odbywają się piękne targi miodu. To też jest, można powiedzieć, jakby uboczna produkcja leśnych obszarów, bo przecież tutaj są wspaniałe wrzosy. Nie z tej strony, ale w innym kierunku tego pięknego lasu. No i to wszystko musi być, chcą sprywatyzować. Był wystosowany olbrzymi protest wszystkich mieszkańców Polski, żeby nie prywatyzować lasu. Ale niektórzy specjaliści w rządzie próbują to ominąć. I proszę Państwa, wymyślają jakieś furtki w różnych ustawach na temat lasu. To dodatkowo obciążają jakimiś kosztami, podatkami. Także coś okropnego, jakie tu straszne kombinacje odchodzą. A proszę Państwa, dzisiaj doczytałem się w internecie, że na przykład z polskich lasów, ze zbierania grzybów, to jest około 500 mln złotych zysku. Nie chce mi się w to po prostu wierzyć, ale to są setki ton pięknych, dorodnych grzybów, które są eksportowane praktycznie na cały świat, a szczególnie na zachodnią Europę. No i wyobraźmy sobie, że teraz to bogactwo zostanie za jakiś 1 czy 2 mld sprzedane. I co zostanie? Ano, każdy właściciel posiadający na własność taki piękny obszar weźmie go i zamknie i nikomu nie pozwoli wyjść. A sam będzie oczywiście eksploatować w sposób nadmierny. Zostanie przeprowadzona dokładna czystka i wyrąb tych lasów. I co się stanie? A no nic. Wyeksploatuje i potem zostanie ugór. Jakiś nieużytek. Będzie zarastać to nie wiadomo czym. A on sobie to pewnie zostawi. Nie wiadomo po co, na co, co tam będzie zrobił. Nic. Nic nie można takiego robić, proszę Państwa. To jest karygodne, żeby nawet myśleć o takich rzeczach. No jak na razie gospodarka leśna sobie doskonale radzi i tak zwane robi zasadzenia na wyrębach świeżych. No i widać, tutaj było dobry przykład, że już ten zasadzony nowy lasek wspaniale się rozwija. No cóż, trzeba będzie pomału kończyć. Chciałem tylko Państwu powiedzieć, że pamiętajmy o tym, nie pozwólmy nasze polskie piękne lasy, proszę Państwa, oddawać w prywatne ręce. To byłoby rozpacz dla nas wszystkich. To tyle.
dziękuję Państwu za uwagę i przepraszam, jeżeli trochę przynudzałem, ale jestem dzisiaj w tym lesie prawie sam. Moja żona przeszła troszkę dalej, bo nie chciała być fotografowana, bo trochę jesteśmy nieprzygotowani na pozowanie do zdjęć. Ale myślę, że parę słów o naszym polskim lesie. No, warto puścić na YouTube, a potem przekazać wszystkim naszym rodakom. Niech pooglądają. My mamy swoje lata, ale trzymamy się dobrze i korzystamy z tego, kiedy tylko możemy. To co, żegnam Państwa, do usłyszenia i pamiętajmy o naszych lasach. To jest nasze dobro narodowe, tak zwane srebro rodowe. Do widzenia i do usłyszenia Państwu.